14 września w kościele obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Ustanowione ono zostało w rocznicę wystawienia jego relikwii na widok publiczny, która odbyła się dzień po poświęceniu Bazyliki Męczenników i Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. W Cesarstwie Rzymskim śmierć na krzyżu była najokrutniejszą i najbardziej haniebną karą, jaką można było ponieść za popełnione zbrodnie. Skazańca odzierano z szat, rzucano go na ziemię, rozciągano mu ramiona i nogi, przybijając je do krzyża. Konał on z omdlenia i gorączki, dusząc się. Na taką śmierć nie mogli być skazywani obywatele rzymscy. Ponosili ją tylko ci, którzy należeli do narodów poddanych Rzymowi albo niewolnicy. Karę śmierci przez ukrzyżowanie zniósł dopiero w 316 roku cesarz Konstantyn Wielki. Po ustaniu prześladowań chrześcijaństwa z inicjatywy matki cesarza Konstantyna, świętej Heleny, odszukano drzewo krzyża, na którym umarł Chrystus. Historycy datują to na 13 albo 14 września 326 roku. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki Męczenników Martyrium i Zmartwychwstania Pańskiego Anastezis, a na jego pamiątkę co roku 13 września obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, kiedy obchodzono rocznicę wystawienia relikwii krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazyliki. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie krzyża, potem zaś dla całego Kościoła powszechnego. Od śmierci Jezusa na Golgocie krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. Dlatego Kościół umieszcza go nie tylko na szczytach swoich świątyń i kaplic, ale również umieszczany jest na przykład w domach wiernych, na drogach. Wiele osób mogłoby zapytać, dlaczego chrześcijanie czczą narzędzie tortur, znak cierpienia, porażki i upadku. To prawda, że krzyż wyraża wszystkie te rzeczy, jednak ze względu na tego, który został wywyższony na krzyżu dla naszego zbawienia, krzyż ukazuje także ostateczny triumf Bożej miłości nad całym złem świata. Wyjaśnił papież Benedykt XVI w czasie pielgrzymki na Cypr 27 sierpnia 2013 roku. Drzwi podwoje nasze drogim i ożywiającym krzyżem koronujemy, mówiąc z apostołem Pawłem: nie daj Boże chlubić się jeno z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kładźmy go na drzwiach, na czołach, na ustach, na piersiach, bo krzyż jest zwycięzcą śmierci, nadzieją wiernych, światłością świata, pisał żyjący w IV wieku święty Efrem. Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, nosi krzyż z dumą jako niezaprzeczalny dowód, że Bóg jest miłością przez całkowity dar z siebie, czyli właśnie przez krzyż nasz Zbawiciel ostatecznie zwyciężył grzech i śmierć, powiedział papież Jan Paweł II do młodzieży w drugą niedzielę palmową 24 marca 2002 roku. W czasie swojej szóstej pielgrzymki do Polski podczas mszy świętej w Zakopanem pod Wielką Krokwią 6 czerwca w 1997 roku papież apelował, żeby Polacy nie wstydzili się krzyża. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach,
w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie, niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz, powiedział święty Jan Paweł II do rodaków. Franciszek w 2021 roku zaapelował, aby nie sprowadzać krzyża do przedmiotu kultu, a tym bardziej do symbolu politycznego czy do znaku prestiżu religijnego i społecznego. Zaznaczył, że świadek, który ma krzyż w sercu, a nie tylko na szyi, nie postrzega nikogo jako nieprzyjaciela, ale wszystkich jako braci i siostry, za których Jezus oddał swoje życie. Nie rozpamiętuje przeszłych krzywd, ani nie narzeka na teraźniejszość, nie korzysta z dróg podstępu i władzy światowej, nie chce narzucać samego siebie i swoich bliskich, ale oddać życie dla innych. Nie szuka własnych korzyści, aby potem wydać się pobożnym. To byłaby religia dwulicowości, a nie świadectwa ukrzyżowanego Boga, wskazał Franciszek. Największą część relikwii drzewa krzyża posiada kościół świętej Guduli w Brukseli. Bazylika świętego Piotra w Rzymie przechowuje tylko część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie największych uroczystości. Cząstka krzyża świętego podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza, jest także w skarbcu katedry paryskiej. Wśród świętych, którzy wyróżniali się nabożeństwem do męki pańskiej, są między innymi święty Bernard z Clairvaux, zmarły w XII wieku, święty Franciszek z Asyżu, zmarły w XIII wieku, święty Bonaventura, zmarły w XIII wieku, święty Filip Benicjusz, zmarły w XIII wieku, a w latach późniejszych błogosławiony Władysław z Gielniowa, zmarły w XVI wieku, święty Piotr z Alakanty, zmarły w XVI wieku i święty Jan od Krzyża, zmarły w XVI wieku i święty Paweł od Krzyża, zmarły w XVIII wieku. W 324 roku matka cesarza Konstantyna Helena, wtedy 78-letnia już kobieta, wyruszyła celem ekspiacji za uczynki syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup Jerozolimy, Makary, miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji, w jakiej znajdowały się święte miejsca i nakłaniał go do podjęcia na tych terenach prac badawczych. Na miejscu dawnej Jerozolimy, po zburzeniu przez cesarza Hadriana w 135 roku świątyni jerozolimskiej, powstała Aelia Kapitolina. W miejscu świętego grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor historii kościoła Eusebiusz z Cezarei mówi, iż po przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję, w skład której weszli kapłani i archeologowie w celu zakreślenia dokładnego planu prac wykopaliskowych. Szczęśliwie zachowane dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem. Koszty robót nie wchodziły w grę. Konstantyn dostarczył na te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach prac ukazał się wreszcie garb Kalwarii i grota grobu Chrystusa. Wzruszenie ogarnęło wszystkich. W częściowo zasypanym rowie odnaleziono trzy krzyże. Biskup Makary modlił się
o możność poznania, na którym krzyżu Zbawiciel dokonał żywota, podobno przyniesiono umierającą niewiastę, którą dotknięto drzewem krzyża. Przy trzecim dotknięciu kobieta wstała. Wiadomość dotarła do Konstantyna, który kazał wybudować na świętym miejscu bazylikę 14 września 335 roku. Odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi bazyliki, do której wniesiono relikwie krzyża. Obecna bazylika grobu świętego, wybudowana przez krzyżowców, zajmuje miejsce trzech budowli wzniesionych przez Helenę, kościoła na cześć Męki Pańskiej, na cześć krzyża i grobu świętego. Znalezione drzewo krzyża Helena miała podzielić na trzy części dla Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola. W tym ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sofia, którą ukończono w roku 537 i do niej przyniesiono relikwię Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz wybudował w pobliżu Lateranu, który ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą bazylikę Krzyża Świętego z Jerozolimy, w której spoczęło ciało cesarzowej. Umieszczono w niej cenną relikwię Krzyża Świętego. Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim, zwaną tytułem krzyża, którą Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II w XII stuleciu stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił w specjalnej skrzyni w Jerozolimie 20 maja 614 roku. Perski władca Chosroes II zabrał relikwie krzyża do Persji. 15 lat później cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię. Bogato ubrany niosąc, krzyż chciał wejść do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup Jerozolimy poradził mu, by zdjął z siebie zabytkowe szaty i boso odziany, jak kroczący na Kalwarię Chrystus wniósł relikwie do odbudowanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia, które można powiedzieć było ponownym podwyższeniem krzyża, obchodzono corocznie 14 września, kiedy w czasach wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców. Zamkniętą wówczas bramę złotą otwierano w dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu krzyża do Jerozolimy. Szczególną czcią cieszył się krzyż w staropolskim Rzeszowie. W kościele Świętego Krzyża wisiał krzyż, który wykonany w XVII wieku został następnie przeniesiony do Fary. Dziś znajduje się na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Czasem Pana Jezusa z tego krucyfiksu zwą uśmiechniętym, gdyż podobno, kiedy przed laty pod tym krucyfiksem grał chłopiec, zbierając środki na życie, w pewnym momencie ukrzyżowany uśmiechnął się do niego. Postać Chrystusa ukrzyżowanego zwisa na wysoko wyciągniętych ramionach, zaś głowa w cierniowej koronie opada na pierś. Z kolei na przedsionku rzeszowskiej Fary monumentalny krucyfiks jest od 300 lat otaczany kultem. Przekazywane świadectwa w rzeszowskich rodzinach mówią, że kiedy w 1831 roku w mieście wybuchła epidemia cholery, ludzie garnęli się do tego krucyfiksu, wypraszając wielorakie łaski. Obecnie od ciągłego całowania i dotykania nogi Pana Jezusa uległy wytarciu.